Dobry wieczór się z Państwem. Witam w kolejnym programie w piątek wieczorową porą. Proszę Państwa, czas świąt, czas końca roku to czas zadumy, refleksji, to czas stawiania sobie ważnych pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Jednym z takich pytań może być, co oglądać na święta? W odpowiedzi na to pytanie pomoże nam nasz dzisiejszy gość, którym jest dzisiaj znany i ceniony krytyk filmowy. Były dyrektor Festiwalu Filmowego w Gdyni, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan Michał Oleszczyk. Witam pana serdecznie. Witam serdecznie. Jestem absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast już od paru lat jestem wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, ale witam serdecznie. Czyli wykładowca się zgadza, ale dobrze. Dziękuję za to sprostowanie. Wracając do tego pytania wstępnego, które postawiłem. Co oglądać na święta? Myśląc na początku o tak zwanej bezpłatnej telewizji, czy tutaj możemy znaleźć coś ciekawego, czy też jak zgodnie z maksymą wypisaną nad bramą piekieł Dantego, porzućcie wszelką nadzieję? Nie, naprawdę nie musimy tej nadziei porzucać, bo jest ogromna ilość interesujących pozycji w tak zwanych kanałach VOD, czyli video on demand, dosłownie jakby wideo na żądanie. No, powiedziałbym wręcz przeciwnie, to znaczy bardziej mi się to kojarzy z takim wierszykiem bodajże Fredry. Osiołkowi w żłoby dano, kiedy osiołek miał za dużo do wyboru, tutaj owies, tutaj siano, to w końcu umarł z głodu, bo nie wiedział, co wybrać, bo tak dużo było tych dóbr. Więc tak, to są bardziej takie rogi obfitości, w których jest ogromna ilość dobrego, ale można równie dobrze spędzić wieczór po prostu przerzucając się pomiędzy tymi kanałami i nie oglądając tak naprawdę nic, tylko klikając w nieskończoność, idąc w ten taki, że tak powiem, cukierkowy labirynt. Więc może lepiej właśnie wejść do tego labiryntu od razu z jakąś instrukcją wypisaną na karteczce, wiedzieć, co Tak. włączyć, i wtedy faktycznie z tego wyjdziemy wzbogaceni, bo jest z czego wybierać. Rozumiem. Młodzi ludzie często są, aż nie tylko młodzi, coraz bardziej skupieni, bardziej na platformach płatnych typu Netflix czy Player, niż na właśnie tej wspomnianej bezpłatnej telewizji. Czy te główne platformy przygotowały coś specjalnego na święta lub na ten okres okołonoworoczny? Tak, oczywiście są specjalne oferty, są specjalne filmy, nawet filmy tematyczne, świąteczne. Oczywiście one dopiero będą miały swoje premiery, większości z nich jeszcze nie widziałem, ale jeden film na Netflixie już widziałem na pokazie specjalnym i mogę go serdecznie polecić, chociaż jest to zdecydowanie pozycja dla fanów czarnej komedii i czegoś z pewnym elementem makabry, ale jest jednocześnie naprawdę znakomicie i bardzo śmieszny. To jest film pod tytułem Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. To jest właśnie czarna komedia, utrzymana trochę w stylu filmów Quentina Tarantino. Premiera, z tego co wiem, jest chyba 28 grudnia na Netflixie. Jest to naprawdę szalona komedia, na której ja się śmiałem głośno i też ze świetną młodą obsadą. Bardzo serdecznie ten film polecam. To jest polski film i myślę, że będzie takim trochę hitem świątecznym, chociaż tak jak mówię, ma pewien taki makabryczny też element w sobie. Także to na to bym zwrócił uwagę, a jeżeli ktoś chce coś bardziej słodkiego na święta, takiego właśnie bez żadnych elementów niepokojących, to Netflix przygotował musical z największą gwiazdą muzyki country. Nie wiem, ilu jest fanów muzyki country wśród naszych słuchaczy, ale ja akurat się do nich zaliczam. Mianowicie Dolly Parton przygotowała swój film świąteczny, właśnie taką właściwie świąteczną bombonierkę, chciałoby się powiedzieć. Musical na święta, właśnie z nią w roli głównej. No, ona już jest naprawdę wiekowa, ale nadal śpiewa, jest w pełni aktywna. Działa też bardzo dobroczynnie, jest bardzo taką zaangażowaną w charytatywną działalność piosenkarką, więc jeżeli ktoś chce z kolei trochę takiego amerykańskiej słodyczy na te święta, to poleciłbym ten musical właśnie Dolly Parton na święta. Czyli mamy już dwie propozycje dla różnych miłośników filmów. Kanal Plus emituje film serial Król, nazywany niekiedy polską wersją Ojca Chrzestnego. Nie wiem, czy pan miał okazję się już ten film, ten serial produkcji obejrzeć i czy uważa pan, że ma ona szansę wpisać się do klasyków wyróżniających się polskich produkcji filmowych?
Myślę, że na pewno tak. To jest zrealizowane przez znakomitego reżysera Jana Matuszyńskiego. Nie widziałem jeszcze wszystkich odcinków, widziałem dwa odcinki, natomiast moja mama dzwoni do mnie każdej soboty i mówi, że obejrzała już kolejny, ogląda namiętnie ten serial, więc myślę, a moja mama naprawdę jest koneserką kina, więc tutaj jeżeli jej coś się spodobało, to znaczy, że już jest dobrze. To, co ja widziałem, naprawdę no, byłem pod wrażeniem też skali tej produkcji. To jest chyba najbardziej taki z największym rozmachem zrealizowany polski serial, więc myślę, że jest rzeczywiście bardzo, bardzo to interesujące. A w te święta swoją drogą właśnie zamierzam nadrobić tego króla, to znaczy nagrywam sobie te odcinki na nagrywarce i co, i myślę, że w te święta po prostu je sobie na spokojnie obejrzę, ale swoją drogą bardzo polecam taki program na święta, w którym osoby, które no, mogą nie znać Ojca Chrzestnego, bo to jednak już jest film wiekowy, mogą sobie porównać Ojca Chrzestnego z Królem, dlatego że wszystkie części Ojca Chrzestnego są z kolei na Netflixie. Więc można sobie obejrzeć wszystkie części Ojca Chrzestnego na Netflixie, po czym obejrzeć Króla i wtedy odpowiedzieć sobie na pytanie, ile jest Ojca Chrzestnego w Królu. Rozumiem. Z pewnością wydaje się to dobra propozycja dla tych, które, tak jak pan wspomniał, jeszcze no, jakoś nie zdążyli, a umknął im ten oryginalny Ojciec Chrzestny. No tak, święta, jak to święta pewnie miną szybciej, niż byśmy sobie tego życzyli. No i przyjdzie nowy rok. Czy jest jakaś produkcja filmowa, premiera kinowa, która ukaże się w 2021 roku, na którą pan szczególnie czeka? No oczywiście pozostajemy w nadziei, że rok wróci do normy i że kina będą otwarte, że sytuacja zdrowotna na to pozwoli. Tak, to jest to ciągłe nasze oczekiwanie. Nie wiem, czy mam jakąś taką jedną. Ja bardziej czekam po prostu na powrót do kin, bo powiem szczerze, że po tym okresie, kiedy do tych kin nie można było chodzić, to ja naprawdę chętnie bym się wybrał nawet na słaby film. Tylko żeby usiąść w kinie, żeby poczuć tą atmosferę, żeby nawet, nie wiem, kupić sobie popcorn, poczuć się tak, że jestem właśnie w kinie w sobotę wieczorem, a tego mi strasznie brakuje. Takiej jedynej premiery chyba nie mam. Bardziej po prostu martwię się w ogóle o kina i zastanawiam się, co z tymi kinami będzie. No, na pewno czekam na film pod tytułem Nomadland, który wygrał festiwal w Wenecji. Główną rolę gra tam Frances McDormand, znakomita aktorka z Trzech Billboardów za Ebbing, Missouri i z Fargo, a także ze świetnego swojego miniserialu Olive Kittridge, który polecam, jeżeli ktoś chce nadrobić. Olive Kittridge to świetny miniserial, czteroczęściowy, też obecny na HBO. To jest jedna z moich ulubionych aktorek i na ten Nomadland właśnie bardzo, bardzo czekam. To jest na pewno jeden z takich filmów. Rozumiem, no to jest melodia przyszłości, natomiast z mijającego roku, czy ukazał się jakiś film, który zaskarbił sobie pana szczególną uwagę? Tak, chociaż to taki dziwny rok, że nawet trudno ułożyć listę ulubionych filmów, bo trochę ten rytm premier został zaburzony i no, na pewno gdzieś na szczycie mojej listy jest ten film, który miałem już szczęście oglądać, czyli właśnie Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Uważam, że jest naprawdę znakomity, ale też wskazałbym na serial, który na mnie duże wrażenie zrobił rzeczywiście. To jest serial na HBO też obecny, z tym, że serial irlandzki, pod tytułem Normalni ludzie. To jest adaptacja bestsellerowej powieści Sally Rooney, która została już okrzyknięta no, najważniejszą autorką urodzoną po 90 roku i tak dalej. Ale to książka jest też swoją drogą bardzo interesująca. Natomiast serial jest naprawdę świetny. Jedna chyba z lepszych takich opowieści o miłości, takich ciągnących się przez lata, bo towarzyszymy tym bohaterom przez no, dobry parę lat. Pięknie wyreżyserowana, pięknie zagrana, wzruszająca, poruszająca. 12 odcinków po pół godziny, także też nie jest to aż tak angażujące, ale naprawdę polecam Normalni ludzie na HBO Go. To dziękujemy za tę rekomendację. Rok, jak pan wspomniał, był trudny i raczej nieciekawy pod względem sytuacji zdrowotnej, która także odbiła się na kondycji filmowców i kinach. Natomiast no, wydarzyła się też jedna bardzo przyjemna i wspaniała rzecz, to znaczy panią Agnieszkę Holland wybrano prezydentką Europejskiej Akademii Filmowej. Czy pana zdaniem jest to indywidualne wyróżnienie dla pani Agnieszki Holland, czy też może szerzej sukces całej polskiej kinematografii?
Myślę, że obydwie te rzeczy. Agnieszka Holland jest jedną z najbardziej szanowanych reżyserek na świecie, która pracuje w Europie, ale też przecież w Stanach, bo kręciła odcinki właśnie seriali HBO, takich jak The Wire chociażby, więc ona, jej reputacja jest no, przekracza granice też europejskie, więc to z jednej strony na pewno wyróżnienie dla niej. Jest też osobą, która się dała poznać jako świetna organizatorka, jako też no, bardzo aktywna reżyserka. Więc tak, na pewno wyróżnienie dla niej, ale też myślę, że jakieś dostrzeżenie właśnie kinematografii polskiej, no bo jednak przez tych ostatnich parę lat, nawet patrząc na listę oscarowych nominacji, gdybyśmy tylko to brali pod uwagę, no to i Ida, i Zimna Wojna, i Boże Ciało w zeszłym roku, to są filmy, które zostały dostrzeżone. Teraz świetna pasa filmu animowanego, który już na świecie też zostaje dostrzeżony, czyli Zabij to i wyjedź z tego miasta Mariusza Wilczyńskiego, nagrodzony parę dni temu główną nagrodą na festiwalu w Gdyni. Złote Lwy po raz pierwszy w historii powędrowały do animacji. Animacji bardzo autorskiej, bardzo, bardzo takiej intymnej, bardzo chwilami wstrząsającej. Ale też ja się spodziewam, że ten film ma szansę na nominację oscarową. Więc tak, myślę, że to jest takie dostrzeżenie, że rzeczywiście interesujące rzeczy w polskim kinie się dzieją. A także pamiętajmy, mamy naprawdę świetną taką kadrę techniczną, dlatego że do Polski chociażby, żeby pracować w tak zwanej postprodukcji obrazu, czyli w takiej cyfrowej obróbce dźwięku, obrazu, efektów specjalnych, też przyjeżdża wielu twórców z całego świata, bo mamy naprawdę znakomitą taką bazę technologii i tak zwanego know-how, więc tak, Polska staje się ważnym miejscem na mapie Europy i świata. To miło usłyszeć, zawsze takie, no, ta osłoda na ten trudny rok. Zmierzając powoli do końca, jest zwyczajem tego programu, że gość zadaje widzom pytanie konkursowe związane z swoją działalnością. Poprosiłbym pana o sformułowanie pytania konkursowego. No dobrze, to w takim razie ja bym może zadał pytanie związane właśnie z serialem Normalni Ludzie i zachęcając jednocześnie do jego obejrzenia. Zadałbym takie pytanie może, co łączy reżysera tego filmu z Polską? A to trzeba będzie poszukać trochę w internecie, ale to nie jest aż takie trudne. Także myślę o reżyserze Lennym Abrahamsonie. Co łączy tego reżysera z Polską? Znajdziecie Państwo to na pewno w sieci. Czyli produkcja irlandzka, ale też są powiązania z Polską. To dobrze. Odpowiedź na to pytanie proszę kierować do mnie na Messengera albo na adres mailowy, który podam w komentarzach. Nagrodą będzie film na DVD Nieznajomi, który no, zostanie wylosowany wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na to pytanie. To dziękuję panu serdecznie za udział w programie. No i my chociaż nie możemy wyjeżdżać, to szczęśliwie mamy co oglądać, jak tutaj nasz ekspert nam wskazał. Dziękuję serdecznie bardzo za zaproszenie i wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego, kłaniam się państwu nisko, do widzenia.